Siemano Majstry, zapraszam do subskrypcji. Oczywiście krótkie jakieś takie relacje macie na kanale Talk Show. Tam wrzucam takie śmieci, takie śmieszne rzeczy, może nie. Dzisiaj typowy przykład ze szkoły Majstra Cebuli. Oraz pozdrawiam WhatsAppa, bo polecił mnie, tutaj klient przyjechał, na zrobienie, tak mówię, typowego przypadku Majstra Cebuli, cewki, świece, wiązka. No to teraz wiązka. Wypadanie z zapłonu na szóstym, silnik oczywiście M54. I tak, ja tutaj rozgrzewałem, to było ładnie zrobione tutaj takie rzeczy, ale ja to rozgrzewałem wiązkę. Już mówię, o czym mowa. Klient mówi, że raz wypada zapłon, raz nie. Raz jedzie fajnie, gdzieś tam skręci w lewo, czy jakaś dziura, wypada zapłon. No i jest błąd wypadania zapłonu na szóstym plus wtryskiwacza. Z początku dogrzebałem się oczywiście do samej cewki, tam już klient już powymieniał, cewki, świece, wiązka, została dla mnie. Wtyczka wtryskiwacza numer 6 już była połamana, tam nagięte kabelki właśnie od węża LPG, bardzo mocno przygniecione i był lód do kabelka, który się wpina do komputera. No i to ogarnąłem, trochę nad tym posiedziałem i cacy, działała. Klient miał odebrać, przyjeżdża, auto nie działa. No to z powrotem wjeżdżamy. No i objaw jest taki, że chodzi na zimnym. Obroty spadają, cyk, wyłącza wtryskiwacz. Wtryskiwacz też już był podmieniony, bo klient sobie podmienił, chociaż z wtryskiwaczami, to wam powiem, to się rzadko kiedy zdarza. Jeszcze mi się nie zdarzył na kilkaset tych BMW, co tu przerobiłem, jeszcze się nie zdarzyło, żeby wtryskiwacz po prostu zdechł. Może być zapchany czy coś, ale tutaj był ewidentnie błąd braku sygnału, czy tam połączenia z wtryskiwaczem. Tym bardziej, że już był podmieniany i działa przy odpaleniu. Mówię, coś jest nie tak. Więc musiałem rozgrzewać te podszybie, odwinąć całą izolację z tej wiązki. Okazuje się, i tutaj macie mały klip. Zapłon na szóstym nie wypada, zapłon na szóstym wypada, nie wypada, wypada. Że jak się rusza sterownikiem od gazu, no to zapłon jest albo go nie ma. Co się okazało, że jeden pin tutaj z wtyczki damski po prostu nie stykał. I kiedy ruszałem kabelkiem tutaj fioletowym, właśnie ten fioletowy, który też tam był ułamany na tej wtyczce do wtryskiwacza, no i raz to głupiało, raz nie, raz głupiało, raz nie. Trochę to było dziwne, że no wyglądało to spoko, ale po prostu musiałem go lekko zacisnąć i sprawdzimy, czy to pali, jak to pali i czy będzie działać po czasie. Zobaczymy, czy podczas ruszania tego ten zapłon nie będzie wypadał, bo wcześniej był dramat. No, ruszałem wtyczką i wszystko wypadało, ale dajmy mu chwilę. Zanim poowijam to taśmą i pochowam. W razie czego ogólnie jest problem tutaj z wtyczką oryginalną od Staga. No i później tak właśnie było, schodził z obrotów i pstryk. Poruszamy kabelkami, żeby nie było. W razie czego, tak jak mówię, łatwo ściągnąć dekielek i naprawić, czy tam wymienić. No może gazownik by się tym zajął, chociaż no wiele by nie zrobił więcej niż ja zrobiłem teraz. Czyli po prostu upewnienie się, że jest dobry styk z
szóstym, akurat szóstym tryskiwaczem. Taka przygoda dzisiaj. Nie mówię, że prosta, bo zajęło mi to trochę czasu, no ale odgrzewanie całej instalacji. Chyba będzie działać, także zwijamy to, chowamy i wyjeżdżamy. Jak na razie pracuję, ruszałem tym komputerem na lewo i prawo, wszystko jest ok. Tutaj mamy rzeźbę, ale jest szczelna, także robiłem to też dymem, ale to nie wskazywało na nieszczelność, gdyż był błąd tryskiwacza, brak sygnału, także to nie ma tak, że lewe powietrze zrobi taki błąd, będzie bardziej odcięcie paliwa niż jakiś tam błąd tryskiwacza, że ma problem z połączeniem. No to wiadomo, to jest do zrobienia. Wymieniłem o-ring na disie, która była bardzo, no, bardzo nieszczelna, ale teraz jest ok. Jedynie co, to ten silnik tak chodzi, no, jakoś dziwnie przy odpalaniu, tak jakby na sucho. Olej jest, sprawdzałem, bo też myślałem, że może po prostu nie ma oleju, coś tam się dzieje z mechanizmem Vanosa, czy coś głupieje, ale jest, nie świeci się nic z oleju, jak na razie chodzi. Także to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą perełkę. No, wiązka, po prostu wiązka. No jakiś taki niefart, że pin akurat tam jakoś tak dziwnie nie trzymał. To tyle będzie w tym temacie, myślę. Następnym razem można właśnie ogarniać. No niby chyba ktoś tu robił Vanosa niedawno czy coś, bo tu jeszcze widzę świeży silikon. Tutaj jest trochę już zrobione coś tutaj, ale no tam troszkę kąty uciekają. Nie wiem, czy były typu szczelniacze zrobione, bo tam się powinno kasować luzy na łożyskach, bo to powoduje stawanie tłoczka od Vanosa bokiem i wtedy się klinuje i wtedy jest lipa. Tam, że uszczelniacze to tam pół biedy, one zawsze będą działać, wiadomo, że nie tak efektywnie jak te nowe, ale to te luzy są najważniejsze. Teraz mamy drugą perełkę, nie wiem, czy widzicie błędy ósmego cylindra. Ogólnie wtryskiwacza znowu. Tutaj mamy V8 M62 na Vanosie. Było to u kogoś. Wyciągali silnik, bo chcieli go uszczelnić. Ogólnie wyciągali cały silnik, żeby go uszczelnić. Spoko, poskładali. Klient mówi, że zapon wypada. Najlepsze jest to, że powiedzieli, że prawdopodobnie obstawiałem rozrząd, bo no bo rozrząd i ale oni nie mają czasu, nie mają blokad na to, więc olali gościa. A ja widzę, że jest cały czas błąd ósmego wtryskiwacza, tak jak przed chwilą w tej perełce, a teraz zniknął, ale przegazujmy go. Teraz nie wychodzi, ale było pełno błędów plus właśnie cały czas ten wtryskiwacz, także ja wam pokażę, jak to wygląda pod maską. Oczywiście jest LPG. No, a wygląda to mniej więcej tak. Ósmy wtryskiwacz jest tutaj pod tą plastikową obudową, więc tam ci wyciągali silnik i no jakoś coś tu pewnie pominęli. No ale dziwne, że powiedzieli, że obstawiają rozrząd, jeżeli wystarczy podłączyć komputer i pokazuje błąd wtryskiwacza. Także zajmiemy się tym, sprawdzimy, czy to jest w ogóle podłączone, co tu się dzieje ogólnie. Po prostu masakra. Także poza kamerą ja sobie to sprawdzę i wam powiem, co to było. Nie wiem, czy to tam będzie widać, ale ogólnie jak ciągnę górę, to tam widać, że już wtyczka jest niepodłączona do jednego tryskiwacza. Założę się, że ten drugi też nie jest podłączony albo wisi. Jakoś luźno, ogólnie pełno kabli, dziadostwa, wkrętek, no kurwa dramat. No. Ten jeden tam na końcu na pewno jest wyłączony, nie wiem, czy widzicie, nie widzicie, ale ja tam czuję, że siódemka jest już niepodłączona. Ósemka pewnie też, albo klipsa brakuje, albo coś. Pokażę wam, jak to mniej więcej działa. O, wypada? Nie wypada. Działa ogólnie? Nie działa. Działa, nie działa. Takie bzdury.
Widzicie, żadnej z tych wtyczek nie ma, tych klipsów, które zabezpieczają po prostu przed wysunięciem. Także jak sobie silnik tutaj pracuje, no to to wypadnie. Nie wiem jak tu, po prostu ściągli, nie wiem, i nie założyli. I tyle. Ale czy coś jeszcze mu dolega, nie wiem, no bo to było wyciągane, to było składane, być może tu coś jeszcze jest, no ale na razie mamy błąd wtryskiwacza. No i tak to się objawia, że sobie raz pracuje, raz nie. Chodzi na 5, na 6, 7 garów. Także to tyle, majster, na dzisiaj. Szybki odcinek. Ja siadam do kolejnej perełki, bo nie mam czasu. Załatwiam pełną sprawę. Jak się uda, to się dowiecie w przyszłych filmach, dlaczego, co i jak. Będzie wasza pomoc, po prostu zostawienie łapki w górę i to wszystko. Widzimy się następnym razem. Cześć.